2004. Musieliśmy się przygotować i dojrzeć do tego, żeby zrobić opiekę. Tak, tylko że nie ma. Ciągle coś mieliśmy do zrobienia, ciągle były jakieś akcje różne, to koncert symboliczny, to jakiś inny koncert. Ja myślę, że po prostu być może mamy taki cykl. A po drugie, coś takiego było, że też pomijając to wszystko, że ten upływ czasu był tak spory, to że właściwie w tych czasach to mieliśmy dylemat, czy wydawać w ogóle płytę w związku z tym, że jest tyle piracka warunków, tyle możliwości jakby zdobywania utworów w inny sposób, a nie przez kupowanie choćby w takim empiku, jak tutaj to robicie. Natomiast były nawet takie pomysły, aby to nagrać i traktować jako materiał promocyjny i wydać to w internecie. Ale po sukcesie 30-lecia, gdzie było wydane to 30-lecie bardzo starannie, okazało się, że ludzie jednak chcą mieć kontakt z jakimś fajnym wydawnictwem i to nas zachęciło do wydania dżemu, do płyty dżemu Muza właśnie w ten sposób. A ile razy materiał na płytę uległ tak zwanemu skoszowaniu? Ile razy podchodziliście do tego? Ile razy próbowaliście nagrać materiał, okazywało się, że to nie to? Ale nie, kosza, nie to znaczy były próby, ale samo wejście do studia to już to trwało błyskawicznie, ponieważ zdarzyło się tak w ubiegłym roku, że odpadł nam wyjazd do Stanów i zrobiła się tak zwana dziura w naszych terminach, wolny termin i postanowiliśmy wykorzystać nagranie studia. To była błyskawiczna decyzja, więc z tym wszystkim, co mieliśmy zrobione na próbach, weszliśmy do studia i próba powstała po naszemu sumieniu w miarę szybko i sprawnie, chociaż nie bezstresowo i bez różnych dziwnych sytuacji, ale to zawsze jest przy okazji robienia jakiejś nowej płyty. Są takie momenty zwątpienia, są momenty znowu euforii, także to jest normalna robota tak zwana, no, wszystko. Jakie to były te elementy zwątpienia? To znaczy, że chodziło o to, że pozostawiamy, czy to jest dobre, czy to może się pokazać, czy to nie, czy wiadomo, że staramy się wszystko robić jak najlepiej. I to były te momenty też. Ale Adam może chce coś więcej mówić. Możliwościach brata, gdzie ten wie, czy niewiele się tego dodać, czy będę powiedział, że nie ma. Starsi wiedzą lepiej, młodsi nie są. Ale jak to odbywa, to później dać się później. Panowie, młoda muza to także utwory, które pokusili się między innymi inni członkowie.